czyżby się nam udało w końcu. Proszę o jakieś potwierdzenie, bo mieliśmy tutaj pewne problemy techniczne. Czy nas widać i słychać, czy mnie widać i słychać? To jest program na żywo ze stroniska Kundelek w Rzeszowie. Program nazywa się Kundelkowe Wieści. Jest, dobrze, co się dzieje? Kundelkowe Wieści, dzisiaj mamy poniedziałek. Wybiegłam szybko na zewnątrz, żeby złapać jeszcze jakieś promienie słońca, ale promienie słońca nas opuściły. No właśnie, więc no niestety pokażemy Szarika i jeszcze jakieś inne psiaki, no przy tak troszeczkę gorszej pogodzie. No właśnie ze względu na to, że miało być ładnie teraz i fajnie na zewnątrz, to wybiegłam, żeby Szarika nakręcić, ale no i później wracamy na budynek. Dobrze? To pokażę psiaka, do którego idziemy. Tak, to jest Szarik. Piękny, duży pies. I już idziemy do ciebie. Jasne. Tak, tylko wiesz co? Odsuń się troszeczkę. Dobra. Szarika tak za bardzo nie interesuje karma, ale udało się na chwileczkę to zainteresować. Chodź tutaj. Pokaż się. Super pies. Chodź, idziemy na wybieg. Chodź. Jest to duży pies. No taki troszeczkę ma coś z owczarka i coś z malamuta, prawda? I ma super żółte oczy, których nam teraz nie chcę pokazać. Hej! Super pies! Super. Jeżeli ktoś chciałby takiego dużego chłopaka na te zimne dni, to zapraszamy do schroniska, gdzie można sobie go adoptować, jeżeli ktoś lubi takie duże psiaki. Jest naprawdę bardzo fajny. Teraz jest na nieznanym sobie wybiegu, bo zazwyczaj jest troszeczkę dalej. Co się tam dzieje? Hej! Grzeczny pies. Tak? Chcesz gdzieś iść? Aha. Widzę, że bardzo go ciągnie na zewnątrz. Ale jak widzicie, jest bardzo fajny. Jest naprawdę bardzo przyjazny. Spokojny na spacerach. Nie ciągnie za bardzo. Więc polecamy dla kogoś, kto lubi po prostu duże psiaki. No i te niesamowite oczy. A, widzę kleszcza chyba jeszcze masz, tak? Ojejaj. Kleszczor. Trzeba będzie wyciągnąć. Właśnie, jeżeli ktoś chciałby nam podarować jakieś środki na kleszcze, to będziemy bardzo wdzięczni, bo nasze psiaki chodzą tutaj na wybiegi. Na wybiegach są, poza wybiegami, są różnego rodzaju chaszcze, więc no jednak te kleszcze jak widać łapią, mimo że nie chodzą na spacery poza schronisko. Więc środki przeciwkokleszczowe nam się bardzo przydadzą. Okej. No tak, nie? Bez ludzi. Okej. Dobrze. To o czym jeszcze byśmy mogli wam powiedzieć tutaj, póki jesteśmy z Szarikiem. Akurat dzisiaj, w ten weekend obserwowałam w parku, mieszkam koło parku, obserwowałam grupkę ludzi, którzy sobie właśnie wyszli poćwiczyć, poszkolić swoje psy. No i niestety, o ile co przez cały rok jest to bardzo fajny widok, że ludzie pracują nad swoimi psami, że je szkolą i chcą, żeby były jak najlepszymi towarzyszami, to jednak w ten weekend to był bardzo taki martwiący widok, no ponieważ no staramy się unikać zgromadzeń, staramy się nie chodzić tam, gdzie jest jakiś więcej ludzi. Można zrozumieć, że
no to była mała grupka, tak? Ale mimo wszystko to na pewno nie była rodzina, tak? To były osoby ze sobą niespokrewnione, z różnych miejsc, w związku z czym raczej lepiej byłoby takie spotkanie przełożyć na inny termin, kiedy po prostu nie będzie u nas w Polsce zagrożenia epidemicznego i poćwiczy sobie zwierzaki no kiedy indziej. Teraz wszyscy powinniśmy siedzieć w domu, każdy kto może i nie musi chodzić do pracy, siedzieć w domu i być bezpiecznym. Oczywiście z takim samym jak Szalik trzeba by chodzić na spacery. By się człowiek z nim nie nudził. No, muszę iść szybko zgłosić tego kleszcza, bo mnie bardzo kole w oczy. Dobrze. Wszystkie nasze psiaki są zabezpieczane przeciwko kleszczom, ale oczywiście te środki nie sprawiają, że kleszcze magicznie się nie wbijają, tylko po prostu kiedy one się wbiją, po pewnym czasie po prostu tak? Teraz będziesz mnie szantażował i nie będę mogła wyjść. Dobra. Chodź. Hop. Super. Więc jeżeli ktoś chciałby nam podarować środki na kleszcze, to będziemy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni, bo jak widać jest to cały czas problem. Udało mi się? Dobrze. Wrócimy na budynek, bo już troszeczkę zmarzłam. Czyli tak, wspomniałam, szkolimy swoje psy, fajnie, super, ale unikajmy jednak zgromadzeń. Wydawało mi się, że większość takich szkół anulowała wszelkiego rodzaju spotkania, wszelkiego rodzaju jakieś turnieje, pokazy, no ale jednak praktyka pokazuje, że nie wszędzie. Więc bądźmy mądrzejsi, ja rozumiem, że zapłaciliśmy, ale zdrowie jest bezcenne i nie ma co ryzykować po prostu. Na takiej pogodzie jak... Czekajcie. Może wam coś pokażę. Tak właśnie witają psiaki codziennie rano. Tak. Codziennie rano, jak się przychodzi do pracy. Więc naprawdę aż chce się przychodzić. No a szczególnie miły jest to widok, jak Sato tak wita. Ponieważ jest to troszeczkę taki lękliwy jednak piesek, jak tak panie żywiołowo okazuje radość, to jest to naprawdę, naprawdę super. Dobra, idziemy sobie dalej. Cześć! No, byłam tylko na chwilę na zewnątrz. Tylko na chwilę. Osoby, które do nas przychodzą, często właśnie jak są tak witane tuż u drzwiach, tak stają i nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić. Trzeba po prostu przejść przez tą grupkę śmiało. One są bardzo fajne, bardzo przyjazne. No nie mamy już tutaj tego pieska, który gryzie, prawda? Aster trafiła na kojce, więc tutaj raczej są takie pieski właśnie bardzo przyjazne. I kochane. No proszę Anielka. Anielka ma parcie na szkło i zawsze, kiedy gdzieś jest kręcony jakiś filmik, to ona przychodzi i gdzieś ją tam w tle zawsze widać. Ale jest to taka spokojna, raczej wycofana sunia. Tak, a to są te dwa szczeniaki. A Salto, którego próbuję jednak oduczyć łapania w zęby ręki. I Sato, tak, który jest troszeczkę bardziej spokojny. Hej, co tu mam? Co tu mam? Tak. Oczywiście tajemnica sukcesu to jest karma na podorędziu. Ojej, kto pierwszy? Dobrze, ale to schowamy, bo inaczej daleko nie zajdziemy. O, proszę, Riko, co my tu mamy? Tak, karmę mamy. Już, proszę bardzo. Super pies, grzeczny.
Tak, Sato często korzysta z salto jako właśnie takiej podpórki, tak? Ślicznie. Tak, nie kłócimy się. Dobrze. Idziemy dalej, bo tak naprawdę chciałam tutaj pokazać taką małą sunię, która nazywa się Ziuta. Ziutka trafiła do nas już wiele, wiele lat temu. Żeby trafić na jej profil u nas na stronie, trzeba po prostu... Nie da się dojść. Trzeba po prostu przejść praktycznie na sam koniec tej stronki, tych wszystkich profili. Ona jest na samym, samym końcu. Jest to taka malutka sunia. Jest dosyć wylękniona, tak? No, jak widać, jak są tutaj takie młodsze, bardziej aktywne psy, no to po prostu sobie pójdzie. Ale jeszcze może by się udało, że ktoś by ją przygarnął. Jeżeli nie macie możliwości, żeby taką sunię, takiego pieska ze suniska adoptować, to zachęcamy do tego, żeby skorzystać z takiej opcji jak wirtualna adopcja. I wtedy można po prostu wpłacać pieniążki na rzecz danego pieska. I taka informacja pojawia się u nas na stronie, że taki piesek jest objęty wirtualną adopcją i jest to jakaś forma właśnie wsparcia i tego psiaka, i nas tutaj w schronisku. Więc Ziucia podobno bardzo fajnie chodzi na spacery, jest bardzo wytrawnym chodziarzem, tak, pomimo swoich lat, więc, ale przede wszystkim woli sobie spać, żeby jej nie przeszkadzano. I czasami w miarę kontakt z człowiekiem. Tak, a tutaj są lokalne świry. Więc jeżeli ktoś chciałby, to zachęcamy do wirtualnej adopcji. Jeżeli ktoś nie może teraz adoptować, teraz nie jest dobry moment, no to wirtualnie można wspierać danego psiaka. Hej. Już. No hej. Tak, to Skania też potrafił siebie zawalczyć. Tam jest Cedryk, który będzie nam uciekał. Nie. Też jest młody piesek, trochę wylękniony. On na razie na pewno nie będzie do adopcji, ponieważ teraz wydajemy do adopcji raczej takie łatwe, w cudzysłowie łatwe pieski, które się fajnie szybko zadomowią u kogoś. Pusto się zrobiło. Sato? Faktycznie, tak, Ala, no jest to troszeczkę zmiana. No co, uciekły mi wszystkie? Gdzie mi uciekły? Ale tutaj jest też kwestia przy Sato. To jest też kwestia taka, że on nie przy każdym jest, że tak powiem, taki wesoły, kontaktowy. No, ja jestem tutaj praktycznie codziennie. W związku z czym mamy bardzo dużo kontaktu ze sobą. Jestem w stanie się dosyć mocno wkupiać w jego łaski, więc no dlatego tak na mnie akurat reaguje. Chociaż jeżeli bym chciała go zapiąć na smycz, to też troszeczkę by uciekał, ale ogólnie rzecz biorąc, on w miarę fajnie chodzi na smyczy. W przeciwieństwie do Salto, który dosyć mocno na tej smyczy ciągnie. Więc na naszym budynku jest zazwyczaj dosyć wesoło, bo albo one śpią, albo zachowują się właśnie tak jak teraz, czyli rozrabiają. Czasami cała banda biega sobie z budynku na zewnątrz, z zewnątrz, do środka. Czasami dopadają też jeszcze jakąś inną zabawkę. To Skania czatuje na kogoś z jakąś karmą. Dobrze. No i co? Jakoś tak próbujemy przetrwać ten okres i sprzątają, tak jak tu się. Próbujemy jakoś przetrwać ten okres, kiedy no, zapytań o adopcję jest troszeczkę mniej niż bywało wcześniej. Kiedy my jako opiekunowie musimy siedzieć i pilnować, żeby siedzieć w domu, pilnować, żeby nie wchodzić w kontakt z zbyt wieloma osobami, ponieważ jeżeli jedna z osób tutaj się rozchoruje, no to niestety kwarantanna czeka wszystkich, tak? Ponieważ my jesteśmy małym zespołem i praktycznie każdy z każdym ma tutaj kontakt w przeciągu tygodnia.
i nie ma możliwości podzielić się tak na jakieś tam zmiany, tak, że my pracujemy w tym tygodniu, kolejni pracują w kolejnym tygodniu i tak dalej. No niestety, to jest za mały zespół, więc musimy zachować szczególne środki ostrożności. No i nic, siedzimy tak troszeczkę cicho, tak? Tutaj jakiś konflikt? Darma, co ci się stało? Spodobał ci się młody chłopak? No pewnie, śliczny jest. Ta sunia z kolei ma prawie chyba 20 lat. Więc tak, siedzimy sobie, czekamy, aż ktoś będzie chciał zaadoptować jakiegoś pieska. Wtedy prosimy o to, żeby skontaktować się u nas z nami telefonicznie z numerem 510-170-787 i porozmawiać. My się zapytamy, w jakie warunki piesek miałby trafić. Dowiemy się, czy ten piesek jest właściwy dla danej osoby, tak? I cóż, i będziemy się umawiać na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Niestety obecnie nie ma takiej możliwości, jak była wcześniej, że można przyjść, powybierać, przejść się po schronisku, zobaczyć inne pieski. Jest opcja taka, że możemy się umówić na jakąś konkretną godzinę i wtedy pokażemy pieska z daleka, tak? Czyli puścimy go na wybieg i ktoś będzie mógł sobie poobserwować, jak piesek się na tym wybiegu zachowuje, jaki jest w stosunku do opiekuna i czy po prostu wielkościowo mu się podoba, czy jest taki jak na zdjęciach. Często się zdarza, że ktoś nam mówi, że a na zdjęciu był mniejszy, większy, więc będzie można też zwierzęka zobaczyć na żywo. Ale no nie będzie można z nim wychodzić na spacer, czy też pobyć na tym wybiegu. Po prostu musimy ograniczyć kontakt z innymi ludźmi. A później umawienie się na konkretną godzinę w danym dniu i będzie można z takim zwierzakiem pojechać do domu. Wracając jeszcze do tego właśnie, że wszyscy musimy pamiętać, żeby zostać w domu, żeby ograniczać kontakt z innymi ludźmi, takie dystansowanie się społeczne. Chciałam też nawiązać właśnie do osób, które dokarmiają koty wolnożyjące, ponieważ znaczna część z tych osób to są osoby no, w grupie podwyższonego ryzyka. No to chcielibyśmy zwrócić uwagę, żeby zachować szczególną ostrożność, jeżeli te osoby wychodzą, żeby te kociaki podokarmiać. Nie kontaktować się z osobami po drodze, żeby no jak się da ograniczyć albo spróbować znaleźć kogoś innego, kto by tą karmę mógł dostarczyć. Po prostu, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni i musimy pamiętać przede wszystkim o swoim zdrowiu, ponieważ jeżeli no, tych osób zabraknie, no to co te kociaki wtedy? Co te kociaki wtedy bez nich poczną? Tusia, oczywiście. Uwielbia zabawy. Dobrze, sobie jeszcze zerknę na moją ściągę. O czym miałam jeszcze powiedzieć? A właśnie. No pojawia się dużo tych ogłoszeń odnośnie oddam psa w dobre ręce. Trudno powiedzieć, z czego one wynikają, czy to są faktycznie jakieś takie posty, informacje od osób, które spanikowały i czy jest to związane z obecną sytuacją, ale no niestety, no takie ogłoszenia są, były i będą zawsze, z różnych względów ludzie zwierzaki oddają i zachęcamy do tego, żeby jeżeli ktoś się zastanawia nad przygarnięciem zwierzaka, to żeby się nie wahać. Od takich osób jak najbardziej tego zwierzaka można przygarnąć, można zachować takie same środki ostrożności, jak my na przykład stosujemy teraz w schronisku, które są zalecane przez amerykańskie też organizacje, że na przykład takiego zwierzaka można wykąpać, prawda, porządnie, później ten użyć rękawiczek jednorazowych, później ten ręcznik, rękawiczki wyrzucić i taki zwierzak jak najbardziej powinien być bezpieczny, tak, w żaden sposób nie zarazimy się od niego koronawirusem, ani, no i prawdopodobnie niczym innym również.
Więc zachęcamy do przygarniania takich zwierzaków. Nie chcielibyśmy, żeby pojawiało się zbyt wiele negatywnych komentarzy pod takimi postami, bo one jednak troszeczkę zniechęcają ludzi do tego, żeby zwierzaki przygarniać, a one naprawdę czasami są to naprawdę bardzo trudne rodzinne sytuacje, więc prosimy też o jakąś wyrozumiałość. Co prawda niektóre osoby faktycznie mają pewną lekkość może w oddawaniu zwierzęcia, ale dla większości osób jest to bardzo trudna decyzja, którą musieli z pewnych względów podjąć. Co się dzieje? Co się tam dzieje? Ktoś chodzi? Ktoś chodzi, nie daje ci jedzenia, tak? No dobrze. To jest to Skania, jakby się ktoś zastanawiał. 3-letnia Sunia, bardzo fajna i przyjazna. Da nam pokaz tego, jak potrafisz szczekać? Może nie. I dobrze. Niestety jej szczek to jest chyba jej jedyna wada. Dobra. Dzisiaj mam wrażenie, że pokazałam troszeczkę mało zwierzaków na końcach, ale później będzie filmik z drewniaków, więc zobaczycie jeszcze troszeczkę innych psów, które są na końcach i no, do których no, po prostu nie jestem w stanie dojść z kamerką podczas transmisji live. Ok? Tak. I Anielka. Dobra. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i do zobaczenia.